Siemano z tej strony. Płotkę, my wracamy do pana Rosomaka. Będziemy sobie w zwykłym ciuszku. Dzisiaj, moi drodzy, bez kamery, gdyż nie chcemy się malować. Mamy sobotę. Więc się nie maluję, bo po co, skoro nigdzie nie wychodzę. Okej, gdzie my teraz tutaj jesteśmy? No cześć, stęskniłam się za wami od wczorajszego dnia. Dobra, może nie te puszki, chciałam powiedzieć. Wow. Okej. W ogóle muszę w końcu ten, dzisiaj przysiąść. O, szlak! To widzicie, czyli dobrze mówiłam, że to do walki się wykorzystuje, ale bardzo bardziej przeciwko nam oni to wykorzystują. Dobra. No, bez jaj. Enemy contact. Enemy contact, wal się. W ogóle muszę sobie pograć w ten. Tego ostatnio myślałam w Battlefielda trójkę. Bo kiedyś zaczęłam grać właśnie w tą fabułę. I nie wiem, to chyba wtedy nie była moja gra, ja mam znaczy ktoś mi pożyczył swoje konto na Originie, znaczy pasy do swojego konta i dzięki temu mogłam trochę w tą grę pograć. Natomiast wiadomo, musiałam z czasem konto zwrócić. Ta gra, a też akurat wtedy chyba ogrywałam coś innego i mało się koncentrowałam na tym Battlefieldzie. Natomiast podobało mi się i jestem ciekawa, jak właśnie ta gierka, jak fabuła w tej grze wygląda. Co prawda w FPS-ach jestem raczej słaba. Wow. Natomiast o, fuck. Aha, dobra, czyli musimy się chyba chować za tym, bo... Boom! Okej, musimy się trochę chować, tylko to już powoli nam niewiele... No nie, za późno. Niewiele nam daje. No dobra, już nie strzelajcie. Okej, udało się. No dalej już gincie. Aha, okej. Sorry, że dzisiaj tak jakoś chaotycznie gadam, ale... Go, Logan, go! Okej, tutaj w ogóle zbombardowali całość. Ale my znowuż przeżyliśmy. Jesteśmy prawie nieśmiertelni. Chodź tu, kawa moja. W ogóle oglądając te nagrania z tym motywem, znaczy z tą kamerą, strasznie śmiać mi się chciało, jakie czasami sznupy pizgam. Bang! Bo po prostu no, gra mi jakby nie kontroluje swojej mimiki twarzy, tak? Aha, sobie zabić nieświadomie. Dobra, dobra. Się odwrócił. Nie wiem, czy nam się uda tak do niego podejść. O, widzicie, nadrzuciłam X, a tak go zaatakował w taki zwyczajny sposób. Dobra. Weźmy sobie, włączmy to podświetlenie. Tam widzimy jakieś ziomeczka. Nie wiem, czy... Myślałam, żeby z góry go zaatakować, ale to raczej nic nam nie da. Czekajmy sobie tutaj. Tak, tak, wiem, gdzie mam iść. A nie, ten ziomek chyba w ogóle tutaj nie przyjdzie. Tylko na razie olejmy.
Okej, chyba już nie zauważył. Jep. Dobra, nie strzelaj do mnie, bucu. Swoją drogą w końcu wypadałoby poczytać trochę o X-Menach i dowiedzieć się, o co tutaj w ogóle chodzi. Bo rozumiem, że gra jest na podstawie filmu o tym samym tytule. Okej. Aha, nie, dobrze, czyli musimy to opuścić. Nie, bo myślałam, że musimy to przesuwać czy coś takiego. Ale nie, jednak nie trzeba tego robić. Tutaj też można wejść, też może będzie jakaś znajdźka. Mamy nieśmiertelniki. W ogóle ostatnio się dziwiłam, że więcej punktów doświadczenia nam wjeżdża za znalezienie chociażby tych nieśmiertelników. Ale nie jestem pewna, czy to czasem nie jest związane z szybką, z jakimś z naszych mutagenów. Czy tam czasem nie było takiego motywu. Nie. Dobra, on chyba bliżej już tego nie może podstawić. Nie doskoczysz tam, ziomku? Nie bardzo wiem, czy mamy tam w ogóle doskoczyć. Ale zaraz sprawdzimy. Gdzieś doskoczyć musimy. Ale widzicie, tego na pewno się nie przesuwa, bo mi się wydaje, że to powinno się przesunąć właśnie. Jakoś w naszą stronę. Dziwnie. Tu tak jakby mogło się obracać, ale... Poczekajcie, to jest jakiś panel. O. Dobra, i może teraz spróbujmy ten samochód wciągnąć. O, widzicie? Powiem szczerze, że niby ta gra jest taka prosta i... I... No nie ma jakichś tam trudnych zagadek do rozwiązywania czy coś takiego. Natomiast muszę wam powiedzieć, że... Jednak oni mało co tłumaczą i wszystko, dużo rzeczy trzeba robić mocno na czuje. Okej, chwyciliśmy się tego. Wow, to widzę, mamy teraz faktycznie Tomb Raider. Okej, rozumiem, że teraz tutaj. Takie, wiecie, to też jest to, że to jest starsza gra, jednak kiedyś te gry nie prowadziły nas za rączkę, a tutaj jest jednak tak, że w tych nowych grach wszystko jest nam pokazane od początku do końca, zaznaczone na jakiś tam kolor, przedmioty, których powinniśmy dotknąć, którymi się zająć, co do czego służy i tak dalej. A no tak jak widzicie, tutaj tego nie ma, po prostu pokazuje nam kierunek mniej więcej, w którym mamy się udać i tyle. I z drugiej strony jest to spoko. A nie, ja nie chciałam jeszcze na dół skoczyć, ale spieprzyłam. Ojej, przecież tam były nieśmiertelniki i dupa, teraz nie wejdę. A czekajcie, mogę ten punkt kontrolny wczytać? Spróbuję jeszcze raz. Sorry, że tak jakoś bez sensu to zrobiłam. Myślałam, że go wciągnę do środka, a nie na niego wyskoczę. W sumie nie wiem, w którym miejscu... A, to nawet spoko się zapisało, okej. Okay. O, nic się nie stało w takim razie. Mój błąd. Te drzwi możemy otworzyć, nie? A, bo tu były tylko nieśmiertelniki, no ale zawsze dodatkowe punkty do poziomu naszej postaci. Okejka. On ma fajne te kombosy, tylko że one często nie łapią w ogóle już tych przeciwników. Haha, ktoś nie ma nóg. Nie strzelaj do mnie, baranie.
Dobra. O, fuck me. Dobra. Rozprawmy się z nimi w miarę szybko. Sorry. Tam są dwa. Serio? A czy ja mogę biec po prostu do przodu i ich olać? Spróbujmy. Wow. No, co za baran. Dobra, doskoczmy do nich po prostu. Dobra. No, strzelaj. Oj, trochę za długo czekałam. Dobra, tak też można. Tylko nie, dlaczego teraz kamera mi się jakoś w dupę ustawiła? Okej, jeden nie żyje. Wow. Jeszcze jeden. Nie mogę kamery odwrócić. Nie wiem dlaczego. Coś się zablokowało. A widzieliście, z tymi baranami nawet nie musieliśmy walczyć. Może oni tylko po prostu byli jako taka przeszkadzajka, a... No, nareszcie. Okej, uciekajmy. A nie, nie możemy tu wejść. No, o co chodzi? Może tu na górę mamy iść? Chyba dokładnie tak właśnie. No, właśnie. Dobra, bierzmy śmiertelniki. Okej. Jakiś nasz dawny znajomy, który będzie chciał nas zabić. Wszyscy chcą nas zabić. Dlaczego? W ogóle to jeszcze nie jest tu wyjaśnione, ale nie wiem, czy on po prostu w pewnym momencie nie chciał wykonywać rozkazów tych swoich przełożonych, czy chodzi o to, żeby tego jego brata znaleźć dla kogoś tam. No bo rozumiem, że on jest takim super żołnierzem, tak? Który ma wykonywać jest bronią i tyle. Cześć. Wii! Oj, 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 oj. W ogóle nie zimno mu bez koszulki. No to ten ziomek. Snajper. Aha, Jezu, muszę uciekać w ogóle, a ja se stoję jak baran. No serio, mam z takiej perspektywy ten... No, to trochę spieprzyli już, bo ja tutaj praktycznie nic nie widzę. No bez jaj, ludzie. Dobra, więc co? Może wejdźmy po prostu na górę, olejmy ich na razie. A zaraz zginę. Aha, już mam bardzo mało życia. Nie, nie mogę tu wejść. A nie mogę, okej. Okay. Wejdźmy na górę i może tą linką. Dobra. Dobra. Udało nam się przenieść gdzieś dalej, a tu mamy dalej walkę. Nie, on strasznie szybko strasznie szybko życie traciłam. Nie wiem, albo oni są po prostu coś mocniejsi, ci przeciwnicy. Albo przez ten głupi widok, tak to jakoś się działo. W ogóle nie uważacie, że wysyłanie tych
setek, bo myślę, że to w setkach można liczyć żołnierzy. Jest trochę bez sensu. Przecież oni i tak wszyscy zginą, co jest pewne. Bo broń nie jest w stanie mnie praktycznie zabić. A ci przełożeni dalej, wysyłaj mi dalej. Tak by liczyli, że a może akurat temu jednemu się uda i zabije naszego pana Rosomaka. Myślałam, że powiedział stay awesome. Lubię ten finish, jest fajny. Dobra, możemy tak trochę sobie po nich poskakać. No, przynajmniej szybciej się przenosimy. Aktywujmy sobie to. I teraz aktywujmy sobie to. Okej, przynajmniej kogoś zabiliśmy. Myślałam, że przycięłam tego gościa na pół. Fajne są te kontry, one całkiem ładnie wchodzą. W ogóle będę musiała z tymi mutagenami tam sobie posprawdzać, jak to wygląda, bo doszło jakieś nowe i... O, chyba ktoś się nabił na drzewo. A, czyli widzicie, czyli te niektóre elementy otoczenia faktycznie możemy wykorzystać. Natomiast bardziej tak chyba nieświadomie często one są wykorzystywane, przynajmniej przeze mnie. Nie, no już ludzie, serio. Nie rozumiem, gra akcji, ale momentami też jest po prostu nużące. Stary, weź już umrzyj, co? Bo chyba jeden zostałeś. Okej. Uff, udało się. Dobra, zaczekajcie moment. Ja sobie teraz sprawdzę tylko... Tak, sprawdzimy sobie wpierw umiejętności, bo tutaj też dostaliśmy punkty do wydania. Natomiast... Tak, możemy ulepszyć szał. Zwiększa maksymalny szał. Czas trwania młyna pazurów. Odrażenie od wiertła. Pazurów tego w sumie rzadko używam, więc... To bym sobie darowała. Czas trwania amoku. Wiecie co? Zróbmy ten szał tutaj. Będzie dłuższy. Nie, to jest czwórka. Tu jest dwa. W sumie to też możemy użyć. Dobra. Skoro mamy punkt do wykorzystania, to je wykorzystujmy. I teraz musimy sprawdzić sobie, co mamy tutaj. Zdolność z regeneracji. Ten samuraj, odruchy bitewne, doświadczony, sztuka wojny. Amok zwiększa poziom szału, trwały szał. Blisko śmierci raczej nie. Większy maksymalny poziom zdrowia. A ja co mam w ogóle wybrane? Widzicie, tak głupie się wejdzie. Aha, nie do powstrzymania, zmniejsza trzymanie obrażenia. Zwiększa obrażenie. To możemy zmienić w sumie. Nie wiem, czy nie na tą zdolność regeneracji. Sztuka wojny. Tylko coś bardziej mi chodzi o to, żeby damage był większy. Premia. Poziom szału. Albo wiecie co, zróbmy. Albo zróbmy sobie to doświadczenie. Jeszcze raz, co to było? Aha, to furia. No nie, właśnie, bo ja z tej furii tak sobie korzystam. Dobra, wykorzystajmy sobie to. Zobaczymy, jak to będzie działać. Później ewentualnie sobie to zmienimy. Dobrze, zachowajmy. Wracamy. Ja myślę, że do kolejnego checkpointu i będziemy znikać. Dobra, już widzę tych bombrów. Jak jest daleko? Ciaj. No. Stary, serio, myślałeś, że mnie zabijesz. Nie odejdź to nikomu z twoich głupich kolegów. Na co ty liczyłaś? Dobra, dokąd mamy teraz iść? Spójrzmy. Aha, tutaj tych się
ścianek możemy złapać. Wszystko fajnie, tylko ja mam się chwycić. Przecież nie chcę do tego doskoczyć. Może to wcale nie jest to do chwycenia się. Nie, no pokazuje nam, że mamy iść na górę. Okej. Okay. Już tędy. Dobra, udało się. Od dupy strony próbowałam wejść. Moment, kawa. Okej, okay, jesteśmy na górze. Gdzie to my dotarliśmy? Dobra, mamy punkt kontrolny. Znowu nam się kamera z dupy odwróciła. Nie wiem, gdzieś skakać, czy iść górą? Iść górą. Wisząc, aby zaatakować. Aha, w ten sposób. Myślałam, że kogoś mam zaatakować. Oj! Kogo się nie spodziewałam. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz. Fajnie, że tutaj są też te elementy zręcznościowe. Szkoda, że jest ich tak... Znaczy, tak rzadko się pojawiają. One chyba na początku, mam takie wrażenie, było ich więcej. Bo fajnie... Przyjemnie się gra, jak właśnie są takie motywy. Natomiast właśnie mogliby zrobić trochę więcej tego typu rzeczy. A trochę mniej walki, bo jednak ta walka momentami jest no, dosyć wkurzająca. Dobra. Podcinajmy te rury. Zaczekajmy, aż ten strumień się skończy. Dobra, musimy i tak spaść na dół, bo widzę tutaj mamy nieśmiertelniki. Super. Nie wiem, czy tu dołem wejdziemy, nie wejdziemy. Dobra, wiecie co, ja myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Bo tak jak mówię, nie chcę, żeby one były jakieś strasznie długie. Może następny odcinek nagram, znaczy może nie następny, ale jeszcze następny nagram z kamerą, zobaczymy. Ja nie ukrywam, że wolę grać tak jak teraz, więc jest mi, znaczy wygodniej, swobodniej się czuję. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Hej.